przyjęcie oświadczenia dotyczącego powstrzymania ideologii gender i LGBT. Proszę tutaj o zabranie głosu pana radnego Jacka Kuczy. Szanowni Państwo, nie wiem, czy trzeba teraz czytać, bo każdy z Państwa otrzymał. Może mieszkańcy nie usłyszą treści. To jak najbardziej. W związku z agresywną propagandą homoseksualną promowaną i prowadzoną w ramach wojny ideologicznej przez lewicowo-liberalne stanowiska polityczne i organizacje LGBT, zagrażająca naszym fundamentalnym zasadom i wartościom życia społecznego i narodowego, Rada Gminy Zarzecze przyjmuje deklarację Gmina Zarzecze wolna od ideologii gender i LGBT. W obronie dzieci, młodzieży, rodziny i polskiej szkoły przed seksualną deprawacją i indoktrynacją prowadzącą do wielu patologii już występujących w krajach zachodnich, jak akceptacja pornografii, aborcja, przestępczość na tle seksualnym, kryzys rodziny i wielu innych, deklarujemy nasze stanowisko i determinację do zatrzymania homoterroru i seksualizacji życia społecznego. Nie pozwolimy na narzucanie nam przez marginalne i mniejszościowe środowiska importowanej z Zachodu ideologii gender i LGBT, obcych naszej wielowiekowej tradycji wartościom i chrześcijańskiej moralności opartej na dialogu i szacunku dla godności osoby ludzkiej. Chcemy bronić prawa do wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z przekonaniami rodziców, dlatego Rada Gminy Zarzecze sprzeciwia się promowaniu homoseksualizmu i edukacji seksualnej w szkołach przez środowiska LGBT i ich edukatorów i funkcjonariuszy politycznej poprawności wyrażanej w tzw. deklaracji LGBT+. Uważamy ją za szkodliwą i niebezpieczną nie tylko dla polskiej szkoły i rodziny, ale dla całej przestrzeni życia społecznego i przyszłości naszego narodu. Wczesnej seksualizacji w szkołach w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, będziemy chronili uczniów naszych szkół, dbając, aby rodzice z pomocą wychowawców mogli odpowiedzialnie przekazać treści o ludzkiej miłości i pięknej prokreacji. Wywieraniu presji na rzecz stosowania tzw. poprawności kulturowej i politycznej, homopropagandy, w wielu obszarach życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Będziemy wspierać nauczycieli, urzędników, samorządowców, przedsiębiorców i przedstawicieli innych zawodów w powstrzymaniu tej ideologicznej presji i stosowanym homoterrorom. Akceptacji dla metod i socjotechnicznych zabiegów stosowanych przez aktywistów LGBT, którzy pod szczytnymi hasłami wolności, tolerancji, antydyskryminacji, przeciwdziałaniu przemocy i tzw. mowie nienawiści narzucają programy i ideologię proponującą, deprawującą dzieci, młodzież i dorosłych i skutkujące całkowitym upadkiem norm moralnych oraz destrukcją naturalnego i zdrowego modelu rodziny, szkoły i społeczeństwa. Deklarujemy, że Gmina Zarzecze będzie stała na straży naszych narodowych pryncypiów opartych na wierności tradycji narodowej i państwowej, przywiązaniu do wartości chrześcijańskich i ideałów wolności. Czynimy to dumni z naszej tysiącletniej historii, której źródłem jest Akt Chrztu Polski, poświęcenie wielu pokoleń Polaków dla zbudowania tożsamości kulturowej i narodowej. Czyny niepodległościowe i testament największych Polaków. Drogowskazem jest i będzie dla nas wierność nauce i przesłaniu największego z Polaków, naszego papieża świętego Jana Pawła II i słowa prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, który powiedział: szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej i musi wychowywać w tym duchu. I tutaj jest jeszcze apel do samorządów, rządów, parlamentu, aby stanowczo bronić praw polskiej rodziny, ładu prawnego i społecznego zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podjęcie prac nad wzmocnieniem i prawną ochroną jej modelu opartego na osobach mamy, taty i dziecka i stanowcze działania powstrzymujące żądania środowisk homoseksualnych, zrównujących ich związki z normalną rodziną. Ograniczyć wpływ organizacji o charakterze ideologicznym, działającym niezgodnie z polskim interesem narodowym i wprowadzających szkodliwe rozwiązania w polskiej oświecie, mediach i życiu publicznym, które deprawują dzieci i młodzież. Kontrolować źródła i sposób finansowania organizacji o charakterze homoseksualnym,
i systemowe ograniczenie ich wpływu na demoralizację, a w szczególności najmłodszego pokolenia. Podejmować działania i programy uświadamiające społeczeństwu, a w szczególności rodzicom i nauczycielom, zagrożenia związane z permisywną edukacją seksualną i antydyskryminacyjną, promocją związków homoseksualnych, w dalszej kolejności adopcją przez nich dzieci. Stworzyć Narodowy Program Ochrony, Promocji i Rozwoju Polskiej Rodziny Plus. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę. Ja już wyraziłam się na temat tego projektu wcześniej i jeszcze nadmienię, że uważam, że kwestie takie ideologiczne wolności własnego sumienia powinniśmy my zostawić mieszkańcom, a nie decydować tutaj za nich. Mówi się tutaj o obronie praw rodziny polskiej. W rodzinach polskich są osoby homoseksualne. Mówimy o wartościach chrześcijańskich. Wartością chrześcijańską jest wychowywać dzieci w duchu miłości, tolerancji do bliźnich. Ja tak dzieci wychowuję. Niech każdy to z nas ocenia w własnym sumieniu, a nie podejmujmy takie szumne deklaracje, że tak naprawdę pan to odczytał. Część słów pan zmieszał, że tak powiem, nie odczytując nawet ich prawnego brzmienia. Takie stanowisko jest w części niezrozumiałe w ogóle dla mnie. Wydumane, wyszukane i naprawdę skrajne. I to nie jest coś, co o czymś powinniśmy my radni w imieniu mieszkańców decydować. Mieszkańcy sami powinni się w tym temacie wypowiadać. Dziękuję. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, radni, my jesteśmy wybrani przez społeczeństwo i oni powierzyli nam działanie w ich interesie. I my się wypowiadamy, ja się wypowiadam w imieniu społeczeństwa Zalesia, pan Jacek też w imieniu tych, którzy go wybrali. Wszyscy nie będą tutaj dzisiaj decydować o tym, ale pani tu przejechała się tak, nie wiem, czy pani to tak uważa, ale to jest raczej szantaż, bo jak, na jakiej podstawie gmina może nie dostać funduszu za takie oświadczenie. My tu nikogo nie dyskryminujemy. Nie chcemy tego, żeby w naszych szkołach, w naszej gminie, w mojej szkole, moje dzieci może nie, ale moje wnuki, żeby ktoś takiego tak uczył. Ja nie chcę tego i ja wypowiadam się w imieniu moich wyborców. Dziękuję. Muszę nadmienić, nikogo nie szantażuję. Naczelną zasadą jest trzy polityki horyzontalne Unii Europejskiej. Zasada zrównoważonego rozwoju, równości szans, niedyskryminacji, w tym zasada równości płci. I w tym momencie mówię o zasadzie równości szans, niedyskryminacji. Panie wójcie, panie sekretarzu, podpisujecie wnioski. Potwierdźcie, że podpisujecie takie oświadczenia. Pan podpisuje. Pani jako główna księgowa nie jeden wniosek z kontrasygnatą podpisała. I proszę mi nie mówić, że szantażuję. Mówię, jakie jest prawo unijne. Jeżeli teraz będziemy ubiegać się o wnioski, nie będziemy mieli moralnego prawa podjąć żadnej uchwały zatwierdzającej realizację projektu unijnego. Ponieważ nie przestrzegamy zasady równości szans, niedyskryminacji. Nie jest to szantaż, jest to moja wiedza poparta na moim doświadczeniu i przede wszystkim na tym, co ja w życiu poznałam i przeczytałam. To jest naczelna zasada polityki Unii Europejskiej. Proszę się z tym zapoznać i nie wmawiać mi szantażu. Gdzie pani widzi w tym oświadczeniu dyskryminację tych w każdym jego punkcie. To chyba pani zdanie jest. To jest zdanie wszystkich. Można? Dobra, koniec. Jeśli można. Ja myślę, że już myślę, nie ma co przedłużać. Myślę, że głosowanie zweryfikuje po prostu to oświadczenie. A jest po prostu taka rzecz, że ja właśnie będę stał przy wartościach, czy to się komuś podoba, czy nie, nawet gdybym miał pójść siedzieć za to, ale myślę, że takiej potrzeby nie będzie, bo tak tutaj przeczytałem, wartościami to jest święty Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński. Więc ja będę się jednak kierował ich głosem, bo oni mieli w swoim życiu coś do powiedzenia w świecie i się nie pomylili i myślę, że w tej kwestii myślę, że też się nie pomylimy. A co to pani radna, no przecież miała pani tekst, to pani go myślę zrozumiała, jak czytała. Myślę, dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę pani radny. Pani radny. Ja stanowczo popieram to oświadczenie, będę głosował też za przyjęciem tego. A jak pani radna uważa, że nie ma tego problemu u nas na gminie, to nie wiem, czemu jest taka dyskusja. Też nie ma problemu, a my go teraz stworzymy. Nadmuchamy sobie sami. Nadmuchamy, zrobimy coś, czego nie było. Zrobimy kolego. Nie są na terenie naszej gminy osoby homoseksualne i nie będziemy ich traktować równo jak nas. Jakie mamy do tego prawo?